Pacjenci bardzo często borykają się z kłopotami skórnymi. Najczęściej to są wypryski na buzi bądź po prostu zwykły łupież. I pytają, jak wpłynąć dietą na to, żeby poradzić sobie z taką dolegliwością. I tutaj rada jest najlepsza taka, żeby po prostu zbilansować dietę. Czyli żeby były odpowiednie proporcje różnych składników. Wówczas organizm cały oczyszcza się, nabiera nowej energii i po prostu te problemy same znikają. Bo warto pamiętać o tym, że główne problemy wynikają z tego, że mamy zaburzoną gospodarkę hormonalną, która oczywiście wpływa na to, jak wyglądamy. W momencie, kiedy ta gospodarka pracuje lepiej, wydajniej, również poprzez dietę, dzięki diecie, automatycznie wyglądamy dużo korzystniej. To, co jemy, wpływa w bardzo dużym stopniu na to, jak się czujemy i jak wyglądamy. Na przykład, jeżeli jemy dużo tłustych rzeczy, na przykład tłuste mięso czy pełno tłusty nabiał, wówczas możemy odczuwać to na skórze. Mogą się robić różne wypryski, pryszcze tak zwane i wiadomo, nie jest to przyjemne. Natomiast jak można pozytywnie wpłynąć na skórę, to przede wszystkim trzeba zadbać o to, żeby było dużo witamin rozpuszczalnych w tłuszczach, czyli witamina E, D, E, EDA. To są witaminy, tak zwane witaminy młodości, które wpływają bardzo korzystnie właśnie na stan skóry i jej wygląd. Witaminy te znajdziemy w olejach, orzechach, pestkach, a także w awokado, w rybach. Te wszystkie produkty są polecane. Produkty, które mogą zaszkodzić naszej skórze, to są przede wszystkim ostre produkty, potrawy, przyprawy, czyli na przykład chili, ostra musztarda, tego typu produkty. One wpływają w ten sposób, że w momencie, kiedy je zjemy, skóra się poci, no i automatycznie, jeżeli się pocimy, to jest większe ryzyko, że jakieś bakterie dostaną się do porów i powstaną niechciane wypryski. Również czekolada ma taką złą opinię. Niestety, jak do tej pory nie potwierdzono naukowo, natomiast jednak są pacjenci, którzy ewidentnie po czekoladzie mają kłopoty ze skórą. Tak więc tutaj też czekoladę, kakao radziłabym uważać. Produkty, które pozytywnie wpływają na naszą skórę, to jest przede wszystkim woda. Woda najlepszym kosmetykiem i żaden krem się do tego tutaj nie będzie umywał. Tak więc duże ilości czystej wody mineralnej bądź źródlanej wpływają korzystnie na nasz wygląd, skórę, urodę ogólnie, ale również produkty, które są bogate w nienasycone kwasy tłuszczowe. Aby skóra poczuła się lepiej, warto zbilansować dietę i to wcale nie jest trudne. Wystarczy troszkę produktów tych mniej korzystnych, na przykład tłuste mięso czy masło, nabiał, pełno tłusty, troszkę ograniczyć bądź odchudzić i dodać więcej świeżych warzyw, owoców i pełnoziarniste produkty zbożowe, no i trochę wody i wtedy efekt będzie murowany, błyskawiczny, naprawdę warto.